Wyniosły? Aby absolutnie zakładając za swoje ostatnie pieniądze, za pożyczone być może pieniądze od rodziców, od rodziny, od przyjaciół, aby tych pieniędzy, swoje myśli, swoje wizje, swoje firmy, niezależnie jak ta firma się nazywa, i czemu służy, żeby oni nie ponieśli fiaska w swojej ojczyźnie. No jednak tak to się zdarza, że tych dotyka tylko Polaków, niezależnie ile to będą pieniędzy. Jesteście tutaj już od godziny 12. Dariusz Komorowski dla Telewizji Narodowej. Bardzo proszę. Jesteśmy tu pod krytyką polityczną, by sprzeciwić się bandytyzmu, który szerzy się w naszej ojczyźnie już od długiego czasu. Ale jesteśmy tu głównie po to, bo tu w krytyce politycznej, tak jak tu na tym plakacie, jest uniwersytet krytyczny. Czemu ma służyć ten uniwersytet i kogo ma szkolić? Ja myślę, że ten uniwersytet szkoli bandytów, między innymi takich bandytów jak tych, których widzieliśmy 11 listopada z Niemiec, których właśnie ci ludzie z tej krytyki politycznej zaprosili, by rozganiać nas Polaków w naszym święcie, w dniu naszego święta. Mówimy nie takiemu bandytyzmu, mówimy nie zbrodni, zbrodniarzom narodu polskiego. Nie możemy na to pozwolić, by bandytyzm taki, jak szerzą właśnie tu na Nowym Świecie, w tej kulturze politycznej, bez jakiegokolwiek odzewu, się nadal po prostu dobrze miał. Także nie wiem i nie potrafię tego powiedzieć, dlaczego Polacy nadal śpią, mimo tego, iż czasem są zrywy, tak jak było 11 listopada, był jakiś tam zryw Polaków, jak to miało półtora roku temu. 3 sierpnia był też zryw przy obronie krzyża, ale gdy przychodzi walczyć dłużej. No tak, ale tutaj widzimy obrońców krzyża, którzy są bardzo wytrwali. Dariusz Kaczany. Jest garstka nas, którzy walczymy. Walczymy i mówimy nie. Próbujemy obudzić. Polsko, obudź się. Widzimy tutaj, słyszymy, jak o podwyżkach dla policjantów mówi Włodzimierz Kaczanów. Widzimy tutaj policjantów, którzy stoją po drugiej stronie na czerwonym świetle, czekają na przejście. Widzimy siostrę zakonną, która się tej całej sprawie przygląda, i Włodzimierz Kaczanów ze swoim słynnym nagłośnieniem tutaj jest obecny. Włodzimierzu, kilka słów dla Telewizji Narodowej, bardzo proszę. No, postawili się tutaj krzyż, twój krzyż, który przywiozłeś łaskawie, dlatego żeby ten krzyż, był tutaj i pokazał, że Polska jest krajem, który jest krzyżem, a nigdy nie był z Marksem i Engelsem. Tam jest Marx, Engels, komuniści i tak dalej. Tutaj widzimy zaraz, będzie wylegitymowanie, tak? Dzień dobry. Wylegitymowanie, tutaj widzimy panią posterunkową, która legitymuje. Nie przeszkadzamy w czynnościach służbowych. I coś chce powiedzieć pan? Nie. Kolego, my żeśmy jednak ładną dyskusję. Proszę bardzo, mikrofon tutaj trafia do rąk z liśćmi. Widzimy tutaj kolegę z bukietem liści. Dlaczego jesteś z bukietem tak oryginalnym dzisiaj przed krytyką polityczną? Bo dziś, kiedy spotykam ludzi, którzy jednak rozumieją, o czym my mówimy, wręczam im ten jeden liść. I to jest oto ten człowiek, który ten pan liść, dostał liść. Ten liść, proszę pan pokazać. Liść dostał. Tak. Dzień dobry. I teraz jak zostawiam. Pana imię? Proszę o kilka słów dla Telewizji Narodowej. Nie, ja nie chcę być na dobrze, na dziękuję bardzo. Nie. Ja myślę, że te liście mają wymowę. Widzimy tutaj legitymowanie i proszę zwrócić uwagę, paszport okazał dzisiaj Włodzimierz Kaczanów. Paszport Włodzimierza Kaczanowa jest w dłoniach władzy, która legitymuje. Włodzimierzu, widzimy tutaj twoją rozanieloną twarz. Dlaczego? Bo ja lubię policję. Wiemy, że najlepsza kawa jest gdzie?
Na komisariacie na Wilczej świetna złotówkę czarna duża, a złoty 30 cappuccino. A właśnie. Na Wilczej na komisariacie, lepsza kawa. I te informacje w nowym, wspaniałym świecie tutaj się okazują. Czy widzimy tutaj kolegę Edwarda Mizikowskiego, który również zareagował na urodę naszej władzy. Od razu tutaj zadał się, chce się witać. Nie można. Także ku konsternacji tu zgromadzonych, prawda, tutaj takie przyjazne, humorystyczne rzeczy się dzieją, ale nie jest nam do śmiechu. Mimo wszystko to, co się wydarzyło 11 listopada, jest smutną sprawą. Natomiast są nowe informacje. Za pół roku ten lokal wróci do rąk prawowitego właściciela i o komentarz właśnie w tej sprawie. Panie Włodzimierzu, ten lokal już miasto powiedziało, że za pół roku ma wrócić do dłoni, do rąk prawowitego właściciela, który okazał się znalazł. Jak to skomentujesz? Ja uważam, że ten lokal powinien być oddany. Pani Gronkiewicz zawsze oddaje wszystkie lokale jakoś lewicy, Żydom i tak dalej, a ten lokal... Ale my oczywiście nic prawicy. Nie mamy do Żydów. O, ja nic nie mam do Żydów. No. Tak ja, jest, nic, ja nie mam do Żydów nic. Dobrych Żydów. Tak dobrych jest, Żydów. Tak jest, tak jest. Zły to wiadomo, gdzie powinien tak znajdować. Jest, tak jest, tak. Tak jak wszyscy ci ludzie. Tak, to już wiemy. Tak jest, tak jest. Natomiast tutaj widzimy, że przekazanie, informacja o przekazaniu lokalu wypłynęła wtedy, kiedy my zaczęliśmy się domagać, żeby lokal został zabrany krytyce politycznej i przekazany wybitnemu rzeźbiarzowi polskiemu Bartłomiejowi Kurzei. I proszę o kilka słów komentarza. Jesteśmy tylko tutaj po to, żeby chcieliśmy zobaczyć pana Sierakowskiego. Pan Sierakowski okazuje się poza granicami Polski. Nikt z krytyki politycznej do nas nie wyszedł, chociaż prosiliśmy go w trzech językach. Po polsku, po rosyjsku i w angielsku. A jidysz nie znasz? Jidysz nie znam niestety. I ten pan nie chciał przyjść. No, chociaż występuje w filmach izraelskich i tak dalej, i tak dalej. No to chcieliśmy go poprosić, żeby zabrał, że mógł się bronić. Jakoś się potrafi bronić, nie ma. Nie bronić, ale ustosunkować. Tak, bronić się, dlatego że zajął ten lokal prawem kaduka. Dzięki po prostu. Znajomością i tak dalej. To nie tak. Jest prawo kaduka, jest to ogólnie obowiązujące prawo w państwie polskim. Jakie prawo kaduka? Broń Boże.